Mokotów i zaczął się uczyć jeszcze na Mokotowie. Wtedy to była duża cena, prowadziła to Maniuta Marynowska, która znała świetnie zresztą i angielski, i francuski, i niemiecki i rosyjski. I ona, robiliśmy taką kredę, to znaczy węgiel sanitariatu, mydło i szmaruc. Razem się to wszystko robiło i na lamperii ściennej pisało się słówka. Codziennie było te 40 chyba słówek, ona z nami prowadziła metodą konwersacyjną. To potrwało, póki nie wyjechałyśmy do Fordonu. Niezapomniany dzień. Ci ludzie walczą o twoje szczęście, córeczko. Ich droga jest jasna jak przyjaźń. Przyjechałam tu z więzienia mokotowskiego po wyroku śmierci danego mi przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie za przynależność do Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. No, wiecie państwo, co to było wtedy. Czekałam chyba około 6 miesięcy na karze, na tak zwanym KS-ie, czyli w celi śmierci. Zostałam ułaskawiona na dożywocie i z dożywociem przyjechałam do Fordonu. W jakichś takich wagonikach, właściwie to były klatki w pociągu, przywieziono nas tu nocą, po dwie osoby, po dwie kobiety w takiej klatce. Wprowadzono nas do pustej sali, to była taka duża sala przed łaźnią, gdzie siedziała baba, potworna baba, tłuste, krótkie, straszna baba w mundurze z orzełkiem na czapce, z pejczem w ręku i z takimi nożycami do strzyżenia owiec. Well, I'm stuck like a dope with a thing called hope, and I can't get it out of my heart. Wszystkie te wydarzenia są dla mas pracujących z całego świata przestrogą i wymagają jak największego wzmocnienia czujności przeciwko knowaniom prowokatorów i dywersantów. Wbrew tym usiłowaniom reakcjonistów imperialistycznych i ich pachołków rośnie wciąż z nieodpartą mocą wola narodu do okiełznania podżegaczy. Okno była siatka dwustronna, do połowy tylko się widziało. Mówiło się, no oczywiście, no jest dobrze, to ewentualnie co w parce, co potrzeba, czy co przysłać. Widzieliśmy, że zawsze jesteśmy pilnowani, więc żadnych, no co u dzieci, co u rodziny, co... Matka mnie raz opowiadała, prawda, mam liczną rodzinę, siostry z dziećmi, brata. No, i w pewnym momencie nagle trzask! Krapa się opuszczała, widzenie skończone. Jaką ogromną miałyśmy intuicję, jakie byłyśmy wyczulone, wyostrzone, ile nam było dane przeżyć, ile nam było dane wyczuć. To jest ta ogromna subtelność wynikająca z tego naprawdę czystego kontaktu z Panem Bogiem.